Rahab. Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca. Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Sittim dwóch wywiadowców, dając im polecenie. Idźcie i obejrzyjcie okolice Jerycha. Poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rahab i udali się tam na spoczynek. Posłał więc król Jerycha do Rahab rozkaz. Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju. Lecz kobieta wzięła tych dwóch mężczyzn i ukryła ich. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, ale nie wiedziałam skąd byli. Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem dokąd się udali. Pośpieszcie za nimi jak najrychlej, a dościgniecie ich. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła. Ludzie królewscy natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż ku brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających. Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rahab weszła do nich na dach i tak do nich powiedziała. Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami. Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca. Dacie mi znak jako rękojmie, że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy i uchronicie ich od śmierci. Odpowiedzieli jej wywiadowcy. Życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci życzliwość i wierność. Po czym spuściła ich po powrocie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała. Udajcie się w góry, rzekła do nich, aby was nie spotkali ścigający i ukryjcie się tam przez 3 dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę. Wtedy ona uwiązała powróz purpurowy u okna. Jozue powiedział dwóm wywiadowcom, którzy wybadali kraj. Wejdźcie do domu owej nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę wraz ze wszystkimi, którzy do niej należą, jak jej przysięgliście. Nierządnicę Rahab, dom jej ojca i wszystkich, którzy do niej należeli, pozostawił Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela aż po dzień dzisiejszy, ponieważ ukryła wywiadowców, których wysłał Jozue, by wybadali Jerycho. Z jej historii płynie nauka o tym, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Z listu do Hebrajczyków. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady. Ojciec kościoła Cyprian z Kartaginy dostrzega w postaci Rahab zapowiedź kościoła. Każdy poganin może zostać odkupiony, o ile okaże skruchę. Rahab została żoną Salmona, według innych źródeł Jozuego i matką Buza. Nikt nie wypominał jej przeszłości. Przeciwnie, święty Mateusz umieszcza ją w rodowodzie Jezusa Chrystusa.